Na początku marca w temacie giełdy przy ulicy Lubańskiej przeprowadziliśmy krótką sondę. Zapytaliśmy mieszkańców, co myślą o tym miejscu. To, co znajomi mówią, to tak, na pewno tak, bo mam kilku kolegów, którzy jeżdżą co niedziela i tam powiedzmy, zwiedzają to wszystko i ten, no rzeczywiście, no czas jest tak, że jak deszcz pada, pogoda brzydka jest, no to trzeba tam utwardzić coś w tym rodzaju. I teren, i jak tam, gdzie jest żywność, to jest budki i dojazdy, o, na pewno, tak. Nawet gdzieś jakaś toaleta czy coś, przecież tam jest masa ludzi, masa tego wszystkiego, po prostu, żeby to takie naprawdę z prawdziwego zdarzenia było. To śmietnik i bruty, smruty w ogóle tam, szlakam zasypali. Miasto powinno zainwestować w to miejsce? Albo zlikwidować, albo zainwestować. Straszne, co tam się dzieje. To fakt. To miejsce ma wiele bolączek. Dlatego o komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Jerzego Lenarda, dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. My jako zakład administrujemy częścią oczywiście tylko tego terenu, na tak zwanej górce, i staramy się dwa razy do roku wszystkie te ubytki, które pojawią się poprzez głównie samochody, które rozjeżdżają te alejki, uzupełnić na tyle, żeby nie było sytuacji takiej, gdzie chodzimy po kałużach. Najgorzej jest rzeczywiście w okresie luty-marzec i bezpośrednio przed zimą, gdzie tych opadów deszczu jest znacząco więcej, a temperatura na tyle niska, że ta woda nie jest w stanie szybko wyparować, a odpłynąć nie ma gdzie. Teren nie jest skanalizowany. W takim razie jaka przyszłość czeka to miejsce? Wszystko jest kwestią pieniędzy i jak gdyby formuły, kto ma za to zapłacić. No bo samo się ani nie wybuduje, ani się nie utrzyma. Z punktu widzenia zakładu trudno oczekiwać, żeby pieniądze z czynszów za mieszkania, których jest też niewystarczająca ilość, jeszcze przeznaczać na utrzymywanie giełdy. Musimy sobie po prostu odpowiedzieć, czy ta giełda jest nam potrzebna, jeżeli potrzebny jest wyższy standard, kto ma ją sfinansować. Czy ma być to sfinansowane ze środków publicznych, czy ma to być sfinansowane ze środków prywatnych i giełda ma zostać skomercjalizowana. Jest i taka oczywiście opcja dopuszczalna. Na całą rozmowę z Jerzym Lenardem, dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zapraszamy Państwa zaraz po serwisie informacyjnym.